Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi, lokfuntur Monety, Mówią. Dzisiaj chciałbym kontynuować wątek mennictwa hellenistycznego, mennictwa królewskiego i zabrać Państwa na nieco dłużej do Egiptu. Do Egiptu, w którym po Ptolemeuszu I od 285 roku, w ostatni rok to jeszcze współrządy z ojcem, władza Ptolemeusz II. Tutaj mamy wybitą właśnie za jego czasów tetradrachmę. Tetradrachmę wybitą w Sydonie, o czym pokazuje dodatkowe oznaczenie rewersu. Mamy znaną już zmiennictwo Ptolemeusza I legendę Bazileos Ptolemaju, króla Ptolemeusza, a na awersie widnieje nadal Ptolemeusz I. Ptolemeusz II pojawia się wraz ze swoją królewską siostrą i małżonką oraz wraz z królewskimi ubóstwionymi rodzicami na monetach złotych, na tak zwanych złotych okto Pozwolą Państwo, że pokażę taki egzemplarz z bardzo nieodległej, raptem wczorajszej aukcji. O, tutaj mamy monetę wybitą troszkę później za Ptolemeusza, trzeciego tutaj wyżej przejdziemy Ptolemeusz trzeci jest to mynajon a więc moneta o nominale miny bądź też złota oktodrachma ponieważ jej waga zasadniczo czterem drachmom odpowiada i mamy tutaj znakomite założenie dynastyczne otóż na awersie Widzimy z legendą Adelfon, czyli rodzeństwa, widzimy wizerunki Ptolemeusza II i Arsinoe II, jego siostry, ale również żony, ponieważ Ptolemeusze zaadoptowali zwyczaj znany z Egiptu faraonów, że władcy żenili się z własnymi siostrami, ponieważ uchodzili. W społeczeństwie za bóstwa i nie mogli mieszać się ze zwykłymi um, przedstawicielkami rodu ludzkiego. E, na rewersie natomiast widzimy tutaj, tutaj w powiększeniu z legendą Teon, czyli e, bogów wizerunki Ptolemusza I i jego żony Berenike I. No tutaj przy okazji informacja, że ta moneta za 12 tysięcy euro się wczoraj, czyli 25 września, sprzedałem. Ale meńnictwo Ptolemeusza II i Ptolemeusza III, do którego tutaj za sprawą przekazu dynastycznego już przeszliśmy, to nie tylko monety srebrne, to nie tylko złote efektowne, to również bardzo ciekawe, skromniejsze monety, jak chociażby ten niewielki brąz z wizerunkiem, z bardzo ładnym portretem Arsinoe II. To moneta wybita najprawdopodobniej jeszcze za Ptolemeusza II, a zatem między 285 a 246 rokiem przed naszą erą. Na rewersie oczywiście widzimy orła. Ale e, czasy Ptolemeusza to również e, rozwój, czasy Ptolemeusza II to również rozwój mędnictwa brązowego. Tutaj widzą Państwo e, bodaj najbardziej charakterystyczną e, ikonografię brązowych monet ptolemejskich, mianowicie głowę Zeusa na awersie i e, znakomite przedstawienie orła Ptolemejskiego na rewersie wraz z legendą Ptolemaju Bazileos, króla Ptolemeusza. Proszę zwrócić uwagę na znakomite detale, na to jak precyzyjnie wykonany został stempel do tej monety, którą możemy utożsamiać no mniej więcej z Obolem. Ehm, za jeszcze Ptolemeusza II wybijano także Monety, które nawiązują do monet, o których mówiłem w poprzednim filmie, mianowicie tetradrachm z wizerunkiem Aleksandra Wielkiego w skalpie słonia. No właśnie, tutaj mamy jeszcze, raczej Aleksandra na tym nominale brązowym bitym Za Ptolemeusza II, to jest w katalogu sforonosa numer 439. Na rewersie tradycyjny, już orzeł, nie tak ładnie przedstawiony jak na poprzedniej monety, Bazyleos Ptolemaju, króla Ptolemeusza. Zwracam uwagę na rysy owej postaci na awersie, ponieważ z czasem zmieni się ona już nie w Aleksandra, a w personifikację Egiptu. Właśnie. Ptolemeusz trzeci. Ptolemeusz III to władca, za którego zaczynają być wybijane bardzo duże monety brązowe, największe monety brązowe o wadze dochodzącej do. 80 gramów. Tutaj pokażę Państwu skromniejszą, ale też pod wieloma względami ciekawą monetę. Mianowicie mamy brąz przez Sforonosa przypisany jeszcze Ptolemeuszowi drugiemu, później już przypisywany Ptolemeuszowi III, z wizerunkiem Ptolemeusza I. To w męstwie brązowym e, lagidów, generalnie zjawisko rzadkie. Tutaj królowie pojawiali się dość rzadko. Zwykle mamy Zeusa. Na rewersie e, z kolei mamy, no właśnie, można by powiedzieć, że e, Izydę, albo skoro mamy Ptolemeusza e, I, e, to mamy tutaj jego e, żonę Berenikę a zatem też przejaw mędnictwa dynastycznego, aspiracji dynastycznych na monetach. Duże monety brązowe wybija także Ptolemeusz IV, oczywiście wybija także monety złote, wybija tetradrachmy srebrne, rzecz jasna cały czas w obniżonym wagowo standardzie egipskim, standardzie ptolemejskim. Tutaj mają Państwo duży brąz o średnicy 36 mm, jednak nie są to największe monety. Ta waży raptem 46,5 grama i yy, może być utożsamiana z pentobolem. A Wybita zostałem gdzieś pomiędzy 221 a 205 rokiem. Na awersie widzimy głowę Zeus'a. Na rewersie natomiast widzimy znów orła, orła ptolemejskiego, legendę Ptolemaju, Basileos tak jak na innych monetach. Tutaj kolejny przykład, trochę mniejszy, 33 mm średnicy. Widzą Państwo już inną emisję. To jest u Sforonosa numer 1128, chronologia mniej więcej ta sama, ale tutaj mamy Deltę i OT. Jako dodatkowe znaczenie widzimy także ruch obfitości, w tole mają bazileos, Tak więc to kolejna moneta, lżejsza od poprzedniej o 12 gramów waży 34,5, niespełna a przechodząc dalej do Ptolemeusza V mamy tutaj między innymi to mędnictwo z lat 205 180 przed naszą erą mamy tutaj między innymi monety z wizerunkiem Izydy na awersie na rewersie oczywiście Ptolemaju, Bazileos i orzeł a zatem nie tylko nie tylko Zeus ten jest najpopularniejszy ale Także Izyda, i zapewne zwrócili Państwo już uwagę na tych różnych nominałach. Czy to weźmiemy tutaj monety Ptolemeusza, jeszcze drugiego, czy Ptolemeusza, jak tutaj czwartego, mamy charakterystyczne wgłębienie. Oczywiście ono jest obecne także na tym brązie. Z, z, z wybitym za Aptolemusza V i tutaj pozwolę Państwu, że pokażę inny egzemplarz, który pokaże nam technologię bicia akurat tutaj ta moneta jest wyjątkowo nieszczęśliwie wybita, coś tu się omsknęło natomiast widzimy wyraźnie, że krążki, które wstępnie były Odlewane, później były toczone. Tutaj widzimy dobrze właśnie to wgłębienie, ślady e, antycznej tokarki. Później wybijano e, stempel. Tutaj akurat na rewersie e, ewidentnie ręka mincerzowi się omsknęła. Mamy tutaj zepsucie, ale też doskonale widzimy. Strukturę tego krążka i to właśnie, jak on był produkowany. Więc jest to swego rodzaju półprodukt, przynajmniej na swojej odwrotnej stronie, na rewersie. To był Ptolemeusz V. Za Ptolemeusza V wybijano też tego typu brązy. Proszę zwrócić uwagę i porównać to z monetą Ptolemeusza II. Ten sam schemat ikonograficzny. Głowa w skalpie słonia, ale tu już wyraźnie widzimy rysy kobiece. A zatem mamy do czynienia z personifikacją Egiptu, czy też szerzej Afryki. Refes znacząco się nie różni, poza tym, że tutaj mamy do czynienia z monetą technologicznie inaczej wykonano, bez owego toczenia, bez charakterystycznego wgłębienia. Przejdźmy dalej do Ptolemeusza VI moneta datowana na lata 176-170. Widzimy znów Zeusa, ale jeśli porównamy sobie stylistykę przedstawień to widzimy tutaj no z jednej strony pewne cechy wspólne, jak ta bardzo bujna fryzura, ale też cechy stylistyczne, które pozwalają nam emisję odróżnić. Oczywiście dodatkowym elementem jest rewers, tutaj akurat z dwoma orłami, ponieważ symbolizują one współwładzę Braci, Widzimy technologicznie, że jest to moneta także znowu tłoczona. Z przypadku Ptolemeusza VI warto wspomnieć o tym, że jest to bodaj jedyny z Ptolemeuszy, który podczas swego drugiego panowania w latach 163-145 wybijał nie tetradrachmy, a o te drachmy również, ale poza tym w Srebrze wybijał didrachmy. Didrachmy najprawdopodobniej były wybijane w mennicy na Cyprze. I tutaj mamy przykład właśnie takiej, takiej didrachmy. Widzimy tutaj dodatkowe oznaczenia, oznaczenie także roku. no właśnie, właściwie całość tworzy e, oznaczenia roku 115, ro to e, 100, j to 10, e, epsilon to 5, e, czyli e, jest to rok 148, 147 przed naszą erą, Tutaj wyjątkowo nie są to e, w lata panowania króla, ale lokalny system datacji. A przejdźmy dalej tutaj. Moneta Ptolemeusza VIII. Z lat 170 164 3. to jest ten okres, kiedy Ptolemeusz VIII Pozbawił władzy Ptolemeusza VI, chociaż formalnie widzimy tutaj nadal dwa orły i, i, i sugestie, że bracia panują zgodnie. Ptolemeusz X przykład późnej tetradrachmy to już są lata. No, bardzo konkretnie możemy tę monetę wydatować pomiędzy sierpniem roku 113, a sierpnia 112 roku, ponieważ na rewersie mamy oznaczenie L i Epsilon, czyli roku 5, 5 roku panowania. No właśnie, skoro przy tym jesteśmy, jest to myślę właściwy moment, żeby zrobić tutaj krótkie wprowadzenie do sposobu oznaczania. Cyfr przez Greków. Pozwolą Państwo, że posłużę się tutaj kartką. Otóż, yy, dawno temu, kiedy a, miałem przyjemność studiować papirologię w kolonii u znakomitego papirologa Roberta Daniela, a zdradził on bardzo prosty sposób na zapamiętanie jedności dziesiątek i setek. Mianowicie R angielskie, alfa to są jednostki, jota to są dziesiątki, od ro zaczynają się setki. I jeśli chcemy owe jedności zapisać, musimy znać alfabet grecki. A zatem beta to jest 2, gamma to jest 3, delta to jest 4. Epsilon, bardzo często w formie lunarnej, to jest 5. Następnie 6, uwaga, tutaj wchodzi stigma. Eee, następnie zeta to jest 7. Eta to jest 8. I tutaj theta. To jest 9. J to jest 10. Przejdźmy dalej. Kappa to 20, lambda to 30, mi to 40. No jeśli chodzi o panowania, to właściwie poza te liczebniki nie musielibyśmy wychodzić. Ale mamy czasami do czynienia właśnie z em, datami nie tyle według panowań królów czy później cesarzy, ile według lokalnych er. A zatem przyda nam się także wiedza, że Ni to 50, że Xi e, to 60, że o mikron to 70, pi to 80, 90, uwaga, po pi powinno być RO, ale w zapisie cyfrowym mamy jeszcze kopę, dawne oznaczenie K, obecne chociażby na monetach koryńskich a zatem koppa to. 90 no i właśnie tutaj od ro zaczynamy już setki i jeśli chodzi właśnie o kolejne kolejne setki to sigma albo często w formie lunarnej to jest 200 tau to jest 300 y to jest 400, fi to jest 500, no i hi to jest 600. Tutaj nawet jeśli chodzi o oznaczenia r, to generalnie ten zakres liczebników nam wystarczy, a szczególnie będzie istotne to, co na tej stronie plus dziesiątki jota kappa lambda, ponieważ w nich będzie się mieścić większość oznaczeń dat. No właśnie, mennictwo Ptolemeuszy bynajmniej nie zakończyło długiego okresu trwania mennictwa w Egipcie. Nastały czasy Kleopatry siódmej, przypomnijmy, a panuje właściwie no, formalnie od śmierci swego ojca Ptolemeusza XII wraz z młodszym bratem Ptolemeuszem XIII, ale em, osiąga taką pełnię w niezależnej władzy w roku 48, dzięki Cezarowi. 48, 47 rok przed naszą erą to jest ten moment, kiedy Cezar bawi w Egipcie, kiedy angażuje się w wojnę aleksandryjską. I um, mamy mennictwo Kleopatry przynoszące zarówno kontynuację monet ptolemeńskich właśnie tutaj w takim typie akurat państwu monety jej nie pokaże, ale też mamy no nadal z tym uogólnionym już właściwie Ptolemeuszem, bo jego rysy coraz bardziej odbiegają od Ptolemeusza pierwszego, ale mamy także monety portretowe z samej Kleopatry i mamy proszę państwa także jej mędnictwo e, z innych miejsc, no, chociażby jak tutaj widzimy z Cypru z Zeusem, ale na rewersie mamy też stojącego Zeusa. Nie, nie mamy orła, to jest to, proszę Państwa też moneta bita właśnie za Kleopatrę. E, bita w czasach. Gdy Kleopatra rządziła Egiptem, gdy u jej boku stali najpierw Cezar, później Marek Antoniusz. Co było potem otóż była pewna luka, jeśli chodzi o mennictwo? Rzym zdobywa właściwie Oktawian, zdobywa dla Rzymu. Egipt w roku 30 we wrześniu dokładnie rok po klęsce Kleopatry i Antoniusza pod akcjum i na początku pojawiały się tam monety bite bez dat jeszcze jak chociażby proszę Państwa taki Diobol Augusta nie ma tych monet, zresztą dużo, ale od początku istotne tam będą elementy dynastyczne, niejako lokalnie Rzymianie będą sobie pozwalać na większą promocję swojego rodu, swoich małżonek, a matek, jak w przypadku. Liwi, chociaż, chociaż tutaj jej monety w odróżnieniu od monet imperialnych pewnie były bite um, dla Egiptu jeszcze za Augusta. Ale opowieść o Egipcie rzymskim to już materiał na kolejny odcinek. Tymczasem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków cyklu. mig, lokfuntur.